Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii omówię test F jako element weryfikacji. Jest to inaczej test na łączną istotność parametrów strukturalnych modelu. Jest to czasem nazywane testowanie testem Walda. Jeżeli powiemy sobie, że my musimy ocenić jakość oszacowanego modelu, to między innymi sprawdzić to, czy żaden z oszacowanych parametrów strukturalnych nie jest, jest po prostu równy 0, czy nie wykazuje istotnego wpływu żadna ze zmiennych, nawet z wyrazem wolnym włącznie na zmienną objaśnianą, a może choćby jeden z parametrów, tutaj widzimy zaprzeczenie w hipotezie alternatywnej, któryś z parametrów jednak nie jest matematycznie równy 0, czyli choć jeden z parametrów jest istotny statystycznie, czyli trwale może wpływać na zmienną objaśnianą. Przepraszam. Jeżeli statystyką sprawdzającą w tym teście F, inaczej teście Walda, jest statystyka F liczona jako n minus k minus 1 podzielone przez k, a potem przemnożone razy r kwadrat przez 1 minus r kwadrat, czyli fi kwadrat, i mamy przykładowe obliczenia dokonane, wynik wynosi 20,713. Oczywiście to wynika z tego, że w moim przykładzie, w każdym przykładzie wiadomo, może być inaczej. Współczynnik determinacji w oszacowanym wcześniej modelu przykładowo wynosił już niemal 90%, był na określonym poziomie, mieliśmy tylko 8 obserwacji, a zmiennych objaśniających były 2. Tutaj dlatego mamy zapisane alfa 1, alfa 2, nie ma ich więcej. I teraz pytanie, czy na podstawie takiego wyniku statystyki F w tym teście Walda można mówić o tym, że choć jeden z parametrów strukturalnych jest istotny statystycznie, czyli któryś ze zmiennych ewentualnie może trwale wpływać na objaśnianą. Żeby dowiedzieć się, czy hipoteza zerowa, a może alternatywna jest tutaj bardziej poprawna, trzeba wiedzieć, że trzeba znaleźć wartość w tablicach Fischera z Neckedora o n, tu powinno być chyba o k i n minus k minus 1 stopniach swobody. Po pierwsze, musimy wiedzieć, przy jakim poziomie istotności chcemy weryfikować hipotezę zerową. Najczęściej, jeżeli nie jest podana w treści zadania, weryfikujemy przy poziomie istotności 5%, czyli zakładamy, że tylko w 5%, czyli w 5 na 100 przypadków, możemy popełnić błąd. Jeżeli wiemy, że nasza liczba obserwacji jest 8, wynosi 8, a mamy dwie zmienne w modelu przykładowo, to wiemy, że stopnie swobody pierwsze to jest k równe 2, k, czyli liczba zmiennych objaśniających, a drugie stopnie swobody to jest n minus k minus 1, czyli 8 minus 2 minus 1 w moim przypadku, czyli 5. A więc muszę znaleźć w tablicach rozkładu tego Fischera z Neckedora pierwsze stopnie swobody równe 2, drugie stopnie swobody równe 5 i, co jeszcze jest ważne, szukam to w tablicach o określonym poziomie istotności. Tak jak mówiłam, najczęściej robimy to przy 5%, a więc jeżeli teraz przełączamy się na tablicę wartości krytycznych, mamy w tym momencie tutaj jedne stopnie swobody i drugie stopnie swobody. A więc przy dwóch pierwszych, czy stopniach swobody pierwszych, czyli jakby tutaj w kolumnie szukam jest 2, w wierszu mam 5, a więc liczbą szukaną jest 5,79. I teraz, jeżeli teraz tą liczbę szukaliśmy, no ten wynik tutaj też dokładnie nie wynosi 5,79, no bo ja ją akurat znalazłam w Excelu, jest bardziej dokładna, czasem to robi różnicę, ale generalnie 5,79 do 2 miejsc po przecinku. Wynik, pamiętajcie o kolejności,
Bo u nas tutaj są stopnie swobody pierwsze, tu są stopnie swobody drugie. Nie robi różnicy, czy ja znajdę tutaj dwójkę, a tam piątkę, bo będzie 19, czy tutaj znajdę 5, a tu 2, tu 5 i tu będzie liczba krytyczna. A więc dalej idąc w tym teście, co zachodzi w tym konkretnym przypadku? Nasza statystyka F, no już mogłabym ominąć ten znak wartości bezwzględnej, bo i tak zawsze wyjdzie dodatnia, przekracza krytyczną, a więc jeżeli statystyka przekracza krytyczną, jak w większości testów statystycznych, istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. A więc bardziej w cudzysłowie poprawna jest hipoteza alternatywna. Co my wtedy powiemy? Ano to, że przy poziomie istotności alfa 5% należy odrzucić hipotezę zerową, czyli współczynnik determinacji jednak jest istotny statystycznie, czyli zachowana jest istotność łączna zmiennych. Czyli mówiąc prościej, tu choć jedna ze zmiennych, która jest w modelu, trwale wyjaśnia zmienność Y. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.